To są sygnały, które żywa energia. Myśl też jest żywą energią, ma, może materializować, ale musi być myśl i fala. Peter, fala... ja cię wyciszę może. Daj do głosu ktoś tutaj inny na razie, wiesz. Tomek, ty nie byłeś od początku, to nie wiem, czy słyszałeś, Peter chciał przekonać publiczność, że NWO to jest bardzo dobre rozwiązanie dla świata. No i tak, tylko nie postrzegam. Peter, spokój, bo cię wyciszę. Nie, tylko po prostu posłucha chwilę. Wspaniałym rozwiązaniem dla świata. W świątach ani żadnych waszych pierdołach. Słuchaj, no daj powiedzieć, daj. Peter, daj do głosu, do liczby ten. Jest wspaniałym rozwiązaniem. Nie ma sensu. Nie ma sensu, bo się wcinasz, człowieku, no jak ktoś chce ci coś powiedzieć. Ale, jak ty mówisz, ale jak mówisz, to się spalą ludzie chyba, tak? Czepiasz się nazwy, nasłuchałeś się gównianych teorii od takich ludzi jak ty, właśnie? Wiedziałem, człowieku, to ty jesteś. Peter! Nawet nie wiesz, co znaczy New World Order. Order znaczy porządek. World znaczy kooperacja całego świata, kurwa. Nowy, coś nowego, bo to gówno się nie zmieni. Mieszkasz na stryku angielskim i jarasz jakieś zioło, nie wiem jakie, naprawdę. Ale troszeczkę kultury by się przydało. Mów, słucham twojej wersji. Zaraz zobaczymy twój poziom i jakie twoje jest postrzeganie, kurwa, tego co... Peter, stop na razie. Słuchaj, ja nie będę rozmawiał z tym kolesiem, bo on powoduje, że mnie się już ręka z kieszeni wyciąga, wiesz? Pan mi jest, to wiesz. Bo będę miał bliżej do tego. No, zapraszam. No jak ktoś mieszka na strychu i pali skręty, to naprawdę nie zeżar wszystkich rozumów. No też, by twój rozum zaraz nie zżarł ciebie, bo rak mózgu też może... No tak, to rak mózgu ze skrętu się dostał. Jak będziesz te skręty jarał trawą, to dostaniesz raka mózgu. Ja mówiłem do ciebie, kurwa. Ale dobra, mów, twoją drogę. No właśnie, ja ci tam pokażę, właśnie o to chodzi. Twoje postrzeganie, teraz powiedz publiczności, jakie jest twoje postrzeganie, dlaczego tyle osób... Co ty myślisz, że ty jesteś jedyną alfą i omegą i tylko ty jesteś... Alfa i omega? Pierwszy taki bzdury, chłopie, że się chyba zżygać chce normalnie. Koło nauczyłeś się 43 zdań na pamięć i powtarzasz bez podstawy. Się nauczyłeś to, co kurwa dostajesz, kurwa, w filmikach na bieżąco przez inne przekazywane sygnały, co są też projekty materializacji. No tak, no bardzo możliwe. No dobrze, posłuchaj, coś jeszcze? Słucham twojej teorii. No. Może się czegoś dowiem o sobie, bo czegoś nie wiem. No na razie to wiem, że jesteś kretyn, ale masz szansę się rozwinąć. O, tak, i coś jeszcze? Coś jeszcze chciałeś dodać? Życzę ci jak najlepiej, może się to stanie, jak nie, no to będziesz... A co takiego ma się starać? Rozwój twój, nie? Mówię, przecież nawet nie słyszałeś części poprzedniego zdania. Jak ty nie pamiętasz ostatnich dwóch minut naszej rozmowy, to na chuj tak omów swoją część, kurwa, i okej. Coś jeszcze? Nic, no skończyłem, no mów to, co twój... Ale ja to rozumiem, chłopczyku. Dotarło, czy jeszcze nie dotarło? Ja tu nie przyszedłem po to, żeby się wyzywać albo jakiś używać inwektyw, bo to nie jest na miejsce. A po paleniu, kurwa, o tych, no przecież nie dasz nawet, kurwa, ty nie pamiętasz dwóch minut ostatniej rozmowy, a powtarzasz to... Przewinąłeś teraz, pleja znowu? Też są odbiciami różnych sygnałów i materializacji w innych środowiskach, więc będziesz postrzegał różne rzeczy. Także mów, co postrzegłeś, to też czasami jest ważne. Ale ja wolę przykłady Gabriela, bo on pokazuje przykład. Dzisiaj ładnie powiedział, a wy gadacie bzdury. Ale kto gada? Ale Peter, stop. Na razie Tomek jeszcze nic nie powiedział, wiesz. No właśnie, więc dlatego nie pytam się, jakiego rodzaju bzdury. Może już coś powiedziałem, a jeszcze nie powiedziałem. Wiesz, chciałbym się czegoś dowiedzieć o sobie, może w tym programie. Może czegoś nie wiem, no wiesz, nie każdy może wszystko wiedzieć o sobie. No niektórzy są na wyższym poziomie, bardziej rozwinięci, z większymi wiadomościami. To
tego można się różnych rzeczy tutaj dowiedzieć, więc po to tu jesteśmy chyba wszyscy, prawda? No to dlatego ten, słucham twojej wersji. Potem może jakieś pytanie będziesz miał, jak czegoś wydaje ci się, że jeszcze nie wiesz, a jak ci się wydaje, że wiesz, to idź swoją drogą. Ale ja do ciebie przyszedłem. Ale ja do ciebie już nic nie chcę, już skończyłem z tobą ten, będę słuchał jako kurwa gość audycji, już skończyłem z tą rozmowę personalną. Jak padnie pytanie, odpowiem, jak nie, no to nie. Ale ja nawet nie zacząłem. No i dobrze, to też nawet lepiej, bo mnie mniej głowa było. No to porozmawiaj ze sobą, tak. Pozdrawiam. Tak. A czy Tomek już merytorycznie powiesz? Wiesz nie, o tych służbach publicznych? Czy to może być z tego? Po co to robią? Czy raczej nie przy tym panu, wiesz, ja może porozmawiam kiedy indziej. Nie, nie, słuchaj. Słuchaj, ja tu teraz coś powiem. No, pozdrawiam wszystkiego dobrego, na razie. Hamuj, kurde, ze swoimi teoriami, jak ma... No. Dobra, następni mogą sobie mówić, co chcą, przecież ja tylko mówię, że nie czepiajcie się samej nazwy czy słowa, bo to nic nie znaczy. Znaczenie, kurwa, o czym to mówi. Posłuchajcie tych różnych, nawet planet, jak macie główne hasła, same są dobre, a potem wykonanie różnych rzeczy przez różne osoby, no jednak nie jest gówniane, ale tylko dlatego, że... Ale Peter, poczekaj. Dasz mi minutkę? Mów, śmiało. Słuchaj, ja cię to tak zobrazuję bardzo prostym chłopskim językiem. Na przykład nie po to tyle państw w Europie się rozwijało przez te tysiące lat, budowały swoje cywilizacje, po to, żeby nagle tą całą swoją pracę ciężką w przodku oddać komuś, kto coś wymyślił, jeden rząd światowy.